Witajcie, kochani miłośnicy ogrodów i działek. Dzisiaj, jak w tytule filmu, zajmujemy się hortensją bukietową. Konkretnie odmiana Limelight. Teraz wygląda tak. Jest już praktycznie połowa listopada. Za parę dni, więc już jest czas, żeby coś z nimi zrobić. Oczywiście, komuś się podobają takie kwiatostany, może je zostawić do praktycznie do marca, do początku kwietnia, tak. Zanim puszczą soki. Ale ja tego nie lubię, ja robię wszystko mieć wcześniej, jesienią porobione prace, które można zrobić jesienią, bo wiosną, uwierzcie mi, tej pracy jest bardzo dużo. I teraz co, jak się za tą pracę zabrać? Zobaczcie. W tytule filmu też jest, że rozmnażanie, tak? I to nie bez kozery, tak jest ten punkt w tytule też, bo będę też rozmnażał je. Ja lubię mieć hortensje, czy dla siostry, czy dla wujka, tak? Lubię się nimi dzielić i przystępujemy do cięcia. Teraz tak. Często pytacie, jak ciąć hortensje bukietowe, czy tak samo jak ogrodowe. Otóż, moi drodzy, nie. Hortensje ogrodowe to jakby zupełnie inna historia. My się skupiamy na bukietowych. Bukietowe to na przykład takie jak Limelight, Vanilla Fraise, Phantom, tego typu po prostu hortensje, które widzimy, mają takie patyki, tak? To są cechy charakterystyczne bukietowych, że mają patyki. Te ogrodowe są bardziej takie kompaktowe, zbite, mają inne liście takie, one są ładne, tak? Ale mają jedną wadę, że potrafią bardzo często przemarzać w kwietniu. Dlatego ja stawiam na bukietowe i tymi tylko się zajmuję. Nie zajmuję się ogrodowymi. I teraz tak, przechodzimy do rzeczy, bo się jak zwykle rozgadałem, będziemy ciąć. Teraz tak, tniemy mniej więcej na 3-4 pąki, jeśli ona jest młodsza. Ten egzemplarz już jest starszy, ma około 5 lat, więc ja sobie pozwolę je wyżej ściąć. Mniej więcej na 5-6 pąków, ale zawsze powtarza mnie apteka. Teraz tak, zostawimy te, które rosną do zewnątrz, a te, które do środka, całkiem wycinamy. Także te rosnące do środka, cienkie, niektórzy mówią liche, wycinamy całkiem. One nam się nie przydadzą zupełnie. Zostawimy tylko te najmocniejsze pędy, które dadzą nam najpiękniejsze kwiatostany na przyszły rok. Do środka wyrzucamy, tak? Ona i tak, moi drodzy, się rozrośnie. Puszczą nowe pędy z tych uśpionych. Nie chcemy do środka mieć. Chcemy mieć ładne hortensje. Dobrze, o. Tu się krzyżuje ten pęd, tak? No ładny jest, ale się krzyżuje. Ja nie chcę mieć do środka rosnącego. Wycinamy na obrączkę bardzo blisko. Ale z tego będzie świetny materiał na sadzonki, bo jest gruby pęd. Ale o rozmnażaniu powiem potem. Ta rośnie do środka, też ją wytnę. Niepotrzebna taka. Też bardzo dobry materiał na sadzonki. Robi się coraz ciaśniej, więc teraz już będziemy jeszcze może tą taką do środka rosnącą. Pamiętamy, żeby sekator był ostry i tniemy zawsze tą częścią ostrą do części, która zostaje, tak? Pamiętajcie o tej zasadzie. Tu się krzyżuje jeszcze coś, wycinamy. O, już jest lepiej i teraz tylko będziemy skracać po długości. Tak jak powiedziałem, zostawiamy ze 2-3 pąki. Tniemy lekko ukosem i podcinamy mniej więcej centymetr nad pąkiem, który zostawiamy. Tak. Niżej. O. I tak to wygląda. Te hortensje są coraz starsze, coraz grubsze. Bardzo ładnie. O. Nad pąkiem centymetr. Nad pąkiem centymetr. Ta cieniutka, ale ona jest tutaj potrzebna. Gdybyśmy ją wycięli, to byśmy mieli goły tutaj też obszar, więc pamiętajcie, żeby ona była też kształtna, ta hortensja po pocięciu. Pod kątem centymetr. Tak. O. I będzie wspaniała hortensja. Jak ona wyglądała w krasie pełnej, tu jest cienka, wycinamy. Jak ona wyglądała w pełnej krasie, możecie zobaczyć na grupie Sobota na działce, tam ona jest pokazana. W pełnym rozkwicie, tam są zdjęcia z niej, więc możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Dobrze. Cienkie wycinamy, jak mówiłem. Tu się krzyżuje troszkę. Także. I się dublują. Co prawda jest grubsza, ale tamta też przyrośnie. Całkiem ją wycinamy. Nie chcemy mieć zarośli tutaj. Ta też do wycięcia, bo rośnie do środka. Nie zostawiamy takich tutaj krótkich kawałków, bo tutaj może być zarzewie choroby. Ścinamy równiutko. Tak, to jest bardzo ważne. Tutaj też, o. I tutaj zostawiamy, o. Na tej wysokości mniej więcej cienkie jeszcze wycinamy do końca. O. I tak wygląda prawidłowo przycięta
hortensja bukietowa na następny sezon, tak? Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tutaj druty jeszcze, bo one wzmacniały, tak, żeby tak się mocno nie rozłaniała, nie kładła ta hortensja. I tak to wygląda. Tu jeszcze oczywiście z dołu można wyciąć ten. O, i hortensja jest przygotowana na następny sezon. Możecie dać obornika granulowanego, jak macie, podsypać. A jeśli nie, to już na wiosnę obornikiem zwykłym lub też granulowanym, lub ziemią kompostową, lub po prostu dobrym nawozem do hortensji. Teraz tak, zostały nam takie patyki. Wybieramy takie najgrubsze. Kwiatostany ucinamy. Nas interesuje środek. Tak, o taki materiał będzie najlepszy na sadzonki. Zobaczcie. Odcinamy górę. Z dołu też odcinamy, bo przeważnie są tutaj powyginane. Centymetr pod tym węzłem, pod tak zwanym pąkiem. Szukamy grubszych takich właśnie pędów. Ten już by był za cienki. O, tu jeszcze jest ładny całkiem. Wycinamy, o. Pamiętamy tylko, gdzie jest góra, gdzie dół, tak, żeby się nie pomylić. O, tu jest góra, tu dół. Troszkę jest to widoczne. Tak, tutaj jest góra. Dobrze. Ponieważ jak źle zrobicie biegunowość, to potem będzie problem z wybiciem. Tu jeszcze jest ładna sadzoneczka. O. I myślę, że wystarczy. Tyle tutaj tych pędów. Idziemy teraz to ładnie zakopać, zadołować. Teraz tak, są dwie metody rozmnażania takich patyków. Jedna z nich jest taka, że robimy to wiosną wczesną i wtedy wsadzacie już w miejsce docelowe lub w doniczki. Natomiast teraz, ponieważ będą jeszcze mrozy duże, trzeba taki materiał zadołować i czekamy po prostu na wiosnę. Teraz tak, mniej więcej na 20 cm takie łóweczki, żeby się zmieściło po prostu cały, wszedł do tego wiadra. Będziemy dołować. Także dzielimy jeszcze na pół. Góra, dół, pamiętajcie o tej zasadzie, żeby nie zapomnieć. Tak. No tu może wejdzie, nie, będzie wystawało, więc na połowę. I zobaczcie, sporo tych hortensji wyjdzie, myślę, że około 10 sztuk będzie. Może to jeszcze na pół przetniemy. I będziemy po prostu wsadzali te hortensje tak, żeby one tutaj sobie ładnie przezimowały. Troszkę wystaje, tak? To pamiętajcie, żeby możecie ukosem. Jak troszkę wystaje, to nie szkodzi. O. Chodzi, żeby tutaj były zabezpieczone. W czym? W piasku. Nie dajemy tutaj ziemi, tylko dajemy piasek. Im ten piasek jest taki bardziej granulowany, to lepiej, grubszy. Ja miałem taki, jaki miałem, więc dałem taki z piaskownicy, zwykły piasek. Też się nada. O! Troszkę wystaje jeden, ale to nie szkodzi. Jak jeden nie przymarznie, to zostanie mi 8-9 sadzonek ładnych. Podpisujemy limelight, żebyśmy wiedzieli, co tutaj jest, tak? Bo uwierzcie mi, w marcu już zapomnimy, co my tu wsadzaliśmy. Teraz takie wiadro dołujecie do ziemi. Tak. Tą lukę trzeba uzupełnić tym też ziemią. Tak, żeby tej luki nie było, to ma być ciepło dla tej doniczki. I tak to wygląda. I mam nadzieję, że w marcu się spotkamy na następnym filmie. Pokażę, co dalej robić z tymi sztobrami, bo tak to się fachowo nazywa. Ja to mówię patyki, ale to są sztobry. Podobnie możecie rozmnażać winorośl. Czy chociażby jeszcze inne rośliny, takie jak forsycje czy derenie. Też ta sama metoda. To wszystko jest w kalendarzu rozmnażania roślin. Które rośliny możecie przez patyki robić, przez sztobry. Tak. I tu jeszcze przysypujemy liściami, żeby miały cieplej po prostu te sadzonki. Taką warstewką, o, się przydają liście z orzecha laskowego. Także jak to mówią w przyrodzie, wszystko ma być wykorzystane, nic się nie marnuje. Trochę liści też się przyda. To tyle, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, jak wasze hortensje w tym roku, czy się udały. Na grupach widzę piękne zdjęcia, wspaniałe. Jest tych hortensji coraz więcej odmian. Piękne, naprawdę niektóre. Takie wspaniałe odmiany, takie wspaniałe krzaki. Ja jestem pełen podziwu. Szczególnie panie, tak? Widzę na grupach. Po prostu bombę. Po 2, po 3 metry, po 3,5 metra takie. Praktycznie drzewa już, tak? Wspaniałe. Także jeśli chcecie mieć więcej, chcecie się podzielić
z rodzeństwem, z po prostu swoimi sąsiadami może wymienić się, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że one zakallusują, czyli ta miejsce cięcia puści tkankę twórczą. Zamiast liści wyrosną korzenie, po prostu się to ładnie ukorzeni. Wysadzimy to w połowie marca, będzie filmik. Komentujcie, kupujcie kalendarze. Cześć!